Jak będą wyglądać restauracje, jak będzie wyglądać obecność nasza w kawiarniach? O tym porozmawiamy teraz z panem Sylwestrem Cackiem, prezes zarządu spółki Sphinx Polska, a także przewodniczący Rady Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No i właśnie, od najbliższego poniedziałku znów będzie można korzystać zarówno z usług w barach, restauracjach, kawiarniach. Będzie reżim sanitarny. Jakie państwo otrzymali informacje, jak będzie nasza wizyta w restauracjach wyglądać? Pewnie wizyta nie będzie wyglądała szczególnie inaczej niż do tej pory. Natomiast my będziemy musieli troszeczkę inaczej się prezentować, dlatego że w restauracjach po pierwsze kelnerzy będą obowiązkowo musieli obsługiwać klientów w rękawiczkach, w maseczkach, no i to jest zrozumiałe, dopóki taki przepis obowiązuje. Z drugiej strony będzie pewnie troszeczkę luźniej w restauracjach, dlatego że według nowego rozporządzenia będzie mógł w restauracji przebywać tylko jeden klient na 4 metry kwadratowe. To znamy ze sklepów już, kto chodzi do sklepów, to wie, że tam też jest limit klientów na powierzchnię i to będzie, taka informacja musi być wywieszona przy wejściu do restauracji. Pewnie jak będą kolejki, czego sobie wszyscy życzymy i oczekiwania na wejście do restauracji, to będą klienci zobowiązani stać w odpowiedniej odległości, to będzie wyznaczone. No będzie pewnie, wszędzie będą musiały być płyny do dezynfekcji rąk, znaczy wszędzie przy wejściu, w toaletach, częstsza dezynfekcja niż do tej pory stolików czy kart menu. No, to są takie rzeczy, które my na co dzień robimy, bo jesteśmy zobowiązani przepisami dotychczasowymi, natomiast bardziej powiedziałbym taki zintensyfikowany sposób. To na pewno tak będzie, że ten reżim sanitarny będzie bardziej obowiązywał i będzie na pewno bardziej przestrzegany. To teraz może powiedzmy o samej sytuacji właścicieli i hoteli, i restauracji, i tych, którzy mają tego typu działalność. Jak państwo przetrwali w ogóle ten czas kryzysu? Jak to wygląda od tej strony biznesowej? Samo przetrwanie, no to było dwa miesiące, więc dosyć długi okres czasu. Samo przetrwanie było chyba o tyle łatwiejsze, że jakby no wszyscy rozumieli sytuację i łatwiej było współpracować czy wspomagać, a poza tym nawet jak się tworzą zatory jakieś płatnicze, no to one się już tworzą w różnych łańcuchach, we wszyscy i wszyscy mają bardzo podobne, więc to zrozumienie jest dużo łatwiejsze dzisiaj u większości, bo nie u wszystkich oczywiście kontrahentów. Poza tym no, zaczęły spływać też pieniądze z tarczy, czyli nie wszyscy jeszcze oczywiście, nie do wszystkich wpłynęły, bo to olbrzymia operacja, natomiast dużo restauratorów już takie wsparcie otrzymało. Więc na pewno jedni mają łatwiej, bo tego wsparcia nie otrzymali, bo nawet nie otrzymają z różnych powodów, a drudzy troszeczkę, znaczy trudniej, a drudzy łatwiej, bo otrzymali to wsparcie. Ale jakoś na razie ten okres zamknięcia no, duża część przetrzymała. No, na pewno to się było, na pewno to zostało kupione też z ograniczeniem pracowników w wielu restauracjach. Szczególnie no, ucierpieli tutaj studenci, część obcokrajowców. No, w każdym razie, no, jak widać, na razie gastronomia przetrwa, aczkolwiek widać na rynku, że coraz więcej jest ofert sprzedaży restauracji lokalnych. No właśnie, to miałam się o to pana zapytać. Ile restauracji, hoteli w tym okresie jednak nie dało sobie rady? Znaczy, no jeszcze nie mamy takich szacunków, ile sobie nie dał rady. W naszym związku nie są wszyscy zrzeszeni, u nas jest o tyle łatwiej, że większość to są sieci. Jest grupa oczywiście mniejszych restauratorów, ale taka bardziej aktywna. Natomiast głównie to są sieci i sieci jakby mają trochę inną sytuację niż pojedyncze restauracje. Też każda ma oczywiście jakiś swój problem, ale jakby też więcej no powiedziałbym siły do przetrwania nieraz, więc nie mamy do końca szacunku, ile już nie przetrwało. No ale patrząc na przyszłość, to myślę, że trudniejszym dla wielu będzie odmrożenie tej sytuacji, bo spadnie zrozumienie
kontrahentów do niektórych sytuacji, spadnie pewnie też rentowność przez jakiś czas, bo ze względu na ograniczenia i te ograniczenia te ustawowe i ograniczenia sam czy rozporządzeniem bardziej, wynikające z rozporządzenia, jak i ograniczenia mentalne, czy wręcz finansowe klientów, no na pewno ta sprzedaż będzie dużo, dużo mniejsza i należy się liczyć w tym, że w pierwszym okresie będzie no, bardzo ciężko. I te restauracje, które nie poradzą sobie z głównymi kosztami, jakie są czynsze, ze zmniejszeniem głównych kosztów, które mają mały wpływ, no będą miały problem, tak? Tak to wygląda. A czy pan jako właściciel spółki Sphinx, prezes zarządu, czy państwo, bo państwo mają różne marki w tej całej grupie, czy państwo musieli coś zamknąć? To znaczy to zależy jak to podchodzi, tak? Bo my oceniamy, że ten powrót do powiedzmy stanu z roku 2019 będzie trwał prawdopodobnie do końca przyszłego roku. To nie będzie tak, że szybko nam się odbije rynek, a szczególnie w gastronomii. Nawet jak będziemy widzieli, nie wiem, zwiększoną odwiedzalność, to będziemy widzieli mniejsze wydatki pewnie, etc., etc., na przykład w centrach handlowych. To jest dosyć tak, wiele czynników na to wpływa, więc my szacujemy, że do końca przyszłego roku będzie trwało takie odbicie. Oczywiście podchodzimy ostrożnie, bo dla jednych restauracji ono by następowało szybciej, dla innych wolniej, więc lepiej podchodzi ostrożnie niż zbyt optymistycznie, bo można wtedy się pomylić w planowaniu. I tutaj szacowaliśmy, jakie restauracje mają szanse przetrwania. To jest po pierwsze. Po drugie, no, mając doświadczenie z zakazu handlu w niedzielę, gdzie trzeba powiedzieć, że wyraźnie, że te restauracje, które były w centrach handlowych, bardzo mocno ucierpiały. Wtedy nie było żadnego wsparcia i zaczęły się odbijać, a znowu przyszła pandemia. Tutaj mamy doświadczenie z negocjacji wtedy. Wiemy, z kim jak się negocjowało i czy ktokolwiek wtedy wyciągnął rękę. Mogę powiedzieć, że w praktyce nikt nie obniżył czynszu, natomiast były inne ewentualne działania pomocy u niektórych. I to doświadczenie, bardzo świeże w pamięci, też decydowało, gdzie w całej ilości potrzebnej negocjacji, gdzie no, jest małe prawdopodobieństwo dogadania się, w związku z czym no, ustalaliśmy takie listy, gdzie wiadomo było, że mogą ciągnąć spółkę w dół i tam poszły wypowiedzenia z powodu działania siły wyższej. No ale jak widać, w wielu przypadkach, tak jak u nas, widać, że wynajmujący trochę zrewidowali swoje postawy, niektórzy w stosunku do tego, co było sprzed 3 lat, prawie 3. No i wracają do dyskusji, do stołu. Niektórzy oczywiście nie wrócą, niektórzy wrócą, ale to się okaże dopiero na końcu, jak skończymy rozmowę. Niewątpliwie wczorajsze rozporządzenie też trochę pomaga w negocjacjach, jak my prowadzimy, dlatego że już nikomu nie muszę udowadniać, że trudno będzie osiągnąć większą sprzedaż w pierwszych miesiącach niż 30%, bo jak policzymy sobie, że teraz jeden klient może być na 4 metry, a wcześniej w restauracjach ze stolikami mniej więcej przypadało jeden klient na 1,5 do 1,8 metra, no to widzimy, że będziemy mieli 2 do 3 razy mniej klientów mogli obsługiwać w tym samym czasie, a przecież klienci nie zmienią nawyków. Nie przyjdą na lunch o godzinie 10 czy o godzinie 17, tylko przyjdą na lunch w tej samej godzinie. Dodatkowo pewnie będą spadki wieczorami jeszcze z powodu zamknięcia w wielu miejscach, czy teatrów, czy w ogóle miejsc. A mnie bardzo zastanawia sam fakt też, wie pan... Widzą, że będą mniejsze obroty. Tak, już na koniec naszej rozmowy mnie bardzo zastanawia fakt, bo przecież jest obowiązek noszenia maseczek i używania ich. Mnie zastanawia właśnie to, jak to będzie wyglądało w kawiarniach i w restauracjach. No, przecież spożywanie posiłków, picie napojów no, nie będzie możliwe w maskach, więc to... No klienci nie będą mieli obowiązku noszenia maseczek w restauracji. Natomiast tam są takie w tym rozporządzeniu, bo wczoraj omawiane,
jest taka zasada, że powinien być jeden klient przy, jeżeli to nie jest rodzina, to jeden klient przy stoliku, natomiast no oczywiście jeden klient przy stoliku to większość nie będzie przychodziła, bo bardziej przychodzimy się socjalizować niż tylko najeść. Oczywiście. Ale jest możliwość, żeby siedział drugi klient, jeżeli siedzi tam pod kątem, powiedzmy sobie, prostopadle, pod kątem tam 90 stopni, czy nie twarz w twarz i w odpowiedniej odległości. No i też może być więcej, że będzie stolik przedzielony przegrodą do wysokości metra, czyli na przykład możemy zawsze, żartując, zawsze możemy zamontować pleksi i domofony, jak więzienie, można sobie rozmawiać przez telefon. No, w każdym razie, nawet jakbyśmy skorzystali z tego przepisu oddzielenia stolik metry odległości przy rozdzieleniu, czy na stolikach postawienia przegród, to i tak więcej klientów nie będzie mogli wpuścić niż 1 na 4 metry i tutaj dlatego to powoduje ograniczenie sprzedaży. Dobrze, w takim razie sobie poradzę z tym przykładem. Będziemy w praktyce to wszystko oglądać. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Sylwester Cacek, prezes zarządu spółki Sphinx Polska, a także przewodniczący Rady Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.